Cześć moi drodzy, witam Was we vlogu z naszego wyjazdu do Anglii. Jesteśmy w miejscowości Rugby, w której mieszka mój brat ze swoją narzeczoną, ze swoim piesłem Molly, z którą teraz jesteśmy, i ze swoją córką, czyli z Martyldą, jak na nią mówimy, ale ma na imię Marika. W każdym razie jesteśmy u nich. Wygląda to tak, że oni sobie tu mieszkają. Ale teraz pojechali pozałatwiać, wiecie, jakieś sprawki w Polsce, a my zostaliśmy z piesłem, żeby on nie musiał sam gdzieś tu być, żeby ktoś nie musiał do niego przychodzić, czy też żeby on nie poszedł do jakiegoś hotelu dla psów. Także my sobie tu siedzimy przez tydzień jeszcze, a oni pojechali załatwiać swoje sprawy. Więc będę Wam pokazywała, co się u nas dzieje. Nie ma jakichś szaleństw i wielkich wycieczek, z tego względu, że my tak naprawdę, no właśnie, jesteśmy tutaj zajęci pieskiem, żeby go... To nie jest tak, że my wyjeżdżamy na cały dzień, wracamy wieczorem, bo nie możemy po prostu, bo się zajmujemy Molly! Dlatego będę Wam pokazywała to, co się u nas dzieje i co robimy, więc zaczynam. Ja nie mogłam się jakoś do tego zabrać, uznałam, dzisiaj się mówię, nie pomalowałam się, to może już jutro, ale w końcu uznałam, że nigdy nie będzie dobrego momentu. Także może najpierw Wam pokażę Molly. Molly? Co tu, tu? Chodź tu. To jest piłka, a to jest Molly. I to jest piłka. I to jest Molly. I teraz piłkę rzucam. No właśnie. No i ty jesteś zadowolona? Oddawaj tą piłkę. Oddawaj tą piłkę. Jakby ktoś był zainteresowany, to jest Australian Cattle Dog. Czyli pies, który w Australii biega za owcami, tak? No to za zwierzakami. Tak? A to biega za nami, tak? No. Dobra, w każdym razie to jest Molly. I Molly nigdy nie chce oddawać piłki. Jakby się ktoś zastanawiał, to nawet mój brat mi pokazywał jakieś tam komiksy właśnie o tej rasie. I one chyba wszystkie tak mają już, że po prostu... No niby chcą, żeby im rzucić tą piłkę, ale nie chcą jej oddać. Że... Także nie chcesz oddać piłki. Dobra. Oczywiście, jakbyście się dziwili, no to jest tutaj sporo rzeczy dla dzieci, ale no... Marika tu mieszka i ma dużo różnych wózeczków. Nie wiem, jak to się nazywa. Wózki, łóżeczka, bujaczki, więc po prostu są też tutaj takie rzeczy. Dobra, ale teraz jesteśmy w kuchni, bo chcę Wam pokazać, co dzisiaj robimy na obiad. Na obiad na szybko. I już Wam pokazuję. Mieliśmy takie polędwiczki z kurczaka, upieczone chyba... przedwczoraj na grillu. Ja je teraz pokroiłam w takie, widzicie, małe kosteczki. Usmażyłam na patelni z pieczarkami, takimi drobno pociętymi, i z uduszonym szpinakiem. Do takiej gotowej tortilli włożyłam ser, rozpuściłam go w mikrofalówce, na to położyłam właśnie to, co przed chwilą widzieliście na patelni. I na to dałam sos majonezowo-chrzanowy. Powiem Wam, że pierwszy raz w sumie takiego próbowałam tutaj. Moliś? Moli? Czy ty znowu byś coś zjadła? Molly? Jedzonko. Molly? Jedzonko. Jesteś zawsze głodna, no zawsze głodna. Zawsze głodna. Aha, no ale rzuć piłkę. Dawaj to. Dawaj tą piłkę. No, wracając na to właśnie ten sos majonezowo-chrzanowy. I to w sumie wszystko. I taki obiad z tego, co było... jeszcze włożyłam tam awokado pocięte w ten sposób. To nie dla psa! Nie dla psa. Molly, jesteś okropna! Nie dla ciebie. No i to awokado jeszcze tam dołożyłam. Także tak to będzie wyglądało. Wiecie, to jest po prostu zużywanie tego, co akurat tam gdzieś w lodówce jest. I żeby to wszystko się nie poniszczyło, nie zmarnowało, tylko żebyśmy zjedli. Także taki mamy dzisiaj szybki obiad.
Cześć, moi drodzy, witam się z Wami już kolejnego dnia rano z kawką i życzę Wam miłego oglądania i miłego dnia. Dla Adriana oczywiście też jest zrobiona i czeka, aż on wstanie w kubku z M&M'sów. Wyszliśmy właśnie z Molly na spacer, idziemy na boisko, pokażę Wam, jak no ona strasznie ciągnie w tą stronę, bo się nie może doczekać. Proszę, strój Adriana. On w ogóle wygląda bardzo ładnie, moim zdaniem. Wiadomo, że no, to jest takie typowo nabieganie z psem, taki strój, ale Adrian się prezentuje, uważam, że i tak bardzo dobrze, a ja po prostu, no nie wiem, jakoś tutaj mi się potrzymaj. Musisz trzymać Molly, chcę sobie. Molly. No, a ja... Poczekaj. No i co? Jest pięknie? Molly wyszła z tobą na spacer. No, no. No to... Co, Molly? No. Okej, doszliśmy. Tutaj Molly będzie sobie biegać. I Adiś spuszcza się. No, także, aha, i zobaczcie, nie wiem, czy to widać, ale ona już się tak czai przy samej ziemi, bo będziemy biegać za piłką. Dzisiaj jest naprawdę tak piękna pogoda, że nie mogę się przestać zachwycać. Po drodze, jak szliśmy tutaj na to boisko, to przed jednym z domków już kwitną krokusy, przebiśniegi i jest naprawdę cudownie dzisiaj. Najładniejszy dzień, odkąd tu przyjechaliśmy, także super. Bardzo, aż wiecie, od razu lepszy jest humor. O, Molly, właśnie już zbieramy się do domu, bo Molly już jest na tyle zmęczona, że no, z jednej strony czeka, aż jej rzucimy piłkę, ale jak już jej rzucimy, to jej się nie chce biec, więc... No, także kierujemy się do domu i pieszo już wybiegany, umęczony, pokażę Wam. Molly? Molliś? No, chyba nie wygląda tu na za bardzo zmęczoną. A, trudno. Naprawdę jest już tak umęczona, że jak rzucamy, to nie biega za piłką, więc... Więc to znaczy, że musi być zmęczona. Albo jej się nie chce. Dobra, idziemy. Cześć, moi drodzy! Wybraliśmy się właśnie na spacer. Tak właściwie bez jakiegoś konkretnego celu. Po prostu pochodzić, pozwiedzać. Jak byliśmy tutaj rok temu, to byliśmy już w centrum i obejrzeliśmy w sumie takie najważniejsze miejsca. Ale wiecie, to tak autem, na szybko w sumie. A teraz idziemy spod domu do centrum na nogach. No i ja w ogóle lubię taką formę, fajnie, nie? Bo jak byliśmy w Bangkoku, to też, no wiadomo, że też jeździliśmy tuk-tukami, ale sporo też chodziliśmy na nogach po mieście. I tutaj tak samo właśnie fajnie, jak przejdziemy się, pooglądamy domki, okolice. Także lecimy sobie do centrum
Odezwę się później. Nagrywać, ale jesteśmy w Super Dragu. Jest tutaj taka normalnej wielkości w miarę szafa Revolution Pro, ale tam na początku pokażę wam jest zwykły Revolution, ogromna szafa. Tutaj takie klasyki Rimmel, Maybelline. Jest tutaj też szafa NYXa. A tutaj właśnie na początku jest Revolution, ogromna szafa, naprawdę. Jest bardzo dużo różnych rzeczy, różnych palet do wyboru. W ogóle piękne rzeczy, których też nie widziałam wcześniej, jak takie błyszczyki, a la te chyba Fenty z Rihanny. Tam są palety, których też na żywo u nas się nie zobaczy, tylko w drogeriach internetowych są. No i dużo, dużo różnych palet właśnie, które są właśnie, można ich tutaj podotykać, są testery, a u nas raczej ciężko gdziekolwiek je obejrzeć. A wracając tam do Revolution Pro, chciałam wam jeszcze pokazać kilka rzeczy, bo mam tu już swatche, pięknej matowej pomadki, błyszczyki, bardzo ciekawe rzeczy właśnie, no które można sobie tutaj pomacać, pooglądać na żywo. Mówię tu o tych pomadkach. Czekajcie. O, mamy takie opakowanka. Możliwe, że są u nas też w drogeriach, ale pokażę wam, że sztyft ma taki, ta szminka zupełnie matowy. Bardzo ładna. Tutaj jest paleta, którą też już robiłam na kanale makijaż, którą dostałam od Kokolity. Jest tutaj też taka druga wersja. No i tutaj też bardzo ładne błyszczyki. To jest to, co mam tutaj na dłoni. Nie wiem, czy będzie widać. No, ten coś tak błyszczy. No ogólnie bardzo duży wybór rzeczy, których u nas nie ma. Tutaj jest jakieś B by Superdrug. Marka, której w ogóle nie znam. O! Co jeszcze jest? Max Factor, Revlon, Gauche, Elf. Elfa też nie ma. Elfa i Collection. I obok Barium, którego też nie mamy. Także ja sobie tutaj teraz trochę pooglądam. Popatrzę, co jest ciekawego. Tutaj jeszcze tylko wam pokażę, że na żywo można zobaczyć coś, czego też u nas nie można dostać tak stacjonarnie raczej. Czyli te kule musujące z Revolution. I zobaczcie, że jest nawet awokado, hot dog, pączki. Także fajnie, że to wszystko można tutaj pooglądać. Super. Ale wiem, mówisz, że ten sklep wygląda, jakby się tutaj dało różdżki kupić w Harrym Potterze. Przyszliśmy na zakupy do Azdy. Byliśmy tutaj już z moim bratem i z jego narzeczoną i z małą Mariką, ale powiem wam, że szybko robiliśmy te zakupy. No i teraz przyszliśmy sobie tutaj po raz kolejny, żeby pooglądać wszystko na spokojnie, pochodzić, wiecie, to niby zwykły sklep, tak jakbyśmy chodzili po polskim jakimś Auchan, ale jednak mimo wszystko zawsze znajdziemy tu jakieś nowości, coś czego nie próbowaliśmy jeszcze, także idziemy oglądać i pewnie coś kupimy. Patrzcie, ciasto z Harry'ego Pottera, co tam? I z Minionkiem, ale super, dużo, tu jest tak dużo takich ciekawych rzeczy, wiecie, takich kolorowych, jakichś szaleństw, pysznych słodyczy czy przekąsek, że ja po prostu jakbym tu mieszkała na stałe, to na 100% bym przytyła. I to sporo, patrzcie, babeczki też z Harry'ego Pottera, ze wszystkimi domami. Mega. O, tu też takie mniejsze. To jest Gryffindor, tam pod spodem. Hufflepuff. Ja jestem z Hufflepuff. Zobaczcie też, jakie są KitKaty, z jakim nadzieniem. Tutaj solony karmel, a tutaj o smaku ciasteczek. Mega. Ciekawa jestem. O, tu jeszcze jakiś nie zauważyłam. Tu też coś. Fajne. Dużo, dużo właśnie z takich ciekawostek. O, ciasteczka o smaku Marsa, Twixa. Super. O, tutaj z M&M'sami. Fajnie. Fajnie tak wszystko pooglądać. Chyba nam czasem nie starczy, żeby spróbować wszystkiego, ale
chociaż sobie część kupimy, spróbujemy. No i oczywiście w całym sklepie już mamy wielkanocne słodycze. Tutaj też już jajka. Jeszcze więcej innych słodyczy, ale tych już tak takich typowo świątecznych na Wielkanoc, także tutaj już są walentynki, pewnie ostatnie chwile walentynek i zaraz będą te święta. No a zobaczcie też te paczki chipsów, to jest po prostu 24 takie malutkie paczki, zobaczcie, to jest moja dłoń, a ta paczka jest taka. Może Adrian mnie nagra z nią. Zobaczcie. Jak można być chudym? Jak? I to jeszcze kosztuje 3 funty po prostu. Zobaczcie, kolejna ciekawostka. Takie Coca-Cola, ale co tu jest? To jest jakaś wersja spicy. Tutaj jest herbal. Następna smoky. I tutaj woody. Także nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle co to jest. Musimy poczytać, ale weźmiemy może którąś. Co? Spróbujemy. Bo jestem bardzo ciekawa co to jest. Zobaczcie, my już po zakupach. Dwie torby. Adrian ma tą cięższą oczywiście, ja tą. Także ostatecznie dwie torby i zobaczcie, już jest zachód słońca. Także musimy się zbierać do domu, żeby potem po ciemku nie chodzić. Ale bardzo ładne niebo, nie? Kupiliśmy sobie coś takiego, czyli melon loli. To jest taki, widzicie, kawałek melona po prostu. Jak się wzięło 3 takie opakowania, to wychodziło za 1 funta. To znaczy wszystkie 3 za 1 funta, także fajnie i to jest super, jak teraz jesteśmy głodni, to żeby nie jeść jakichś słodyczy, czy chipsów, czy coś takiego, to akurat melon super wchodzi, nie? Poszliśmy jeszcze tutaj trochę inną drogą, żeby wam pokazać rugbystę. Skoro już jesteśmy w rugby, to też pomnik taki w samym centrum. Zobaczcie, to są flagi. Nie wiem, to są pewnie jakieś takie zaprzyjaźnione kraje, co? No i... William. Proszę, jak sobie gra. On chyba wymyślił. Tak? On jest... No, tutaj taki jest mały placyk, można sobie usiąść. Teraz na pewno jakby było trochę cieplej, to jest fajna miejscówka, nie? Żeby popatrzeć. Ale jest zimno, także... My już idziemy do domu, zresztą pada mi bateria w telefonie, także żegnam się z wami na razie. Do zobaczenia później. Przyszłam do kuchni, żeby pokazać wam, co kupiliśmy, także szybciutko tylko. Tutaj zakupy z takiego sklepu, wszystko za funta. I rzeczywiście wszystko, co tu mamy, było za funta. Taka ogromna, naprawdę ogromna paczka Doritosów serowych. Też oczywiście funt. 2 kule, nawet nie kule, tylko takie kostki do kąpieli z płatkami róż, jak widzicie. Też za funta każda. Wzięłam jakieś pierwsze lepsze maszynki. I 2 opakowania takich skarpetek nawilżających do stóp. Te są z arganowym olejkiem, a te z miodem i z migdałami. Dalej zakupy już z Azdy. I tak, kola waniliowa zero. Przepyszna. Mamy tutaj zwykłą i malinową. One też, ta jest też dobra, ale waniliowa jest moja ulubiona. Piwo. Tutaj kola, właśnie ta, o której wam mówiłam. Wzięliśmy wersję Woody. I z tego, co tam czytałam, ona jest z czym? Patchouli? Jakieś, nie wiem, coś? Jakiś balsam? Copaiba? Bazylia, vetiver i yuzu. Także spróbujemy zaraz. Tutaj taki sos butter chicken, wiecie, gotowy już, trzeba tylko dołożyć do tego kurczaka i ryż ugotujemy i mam nadzieję, że będzie pyszne. Wzięliśmy sobie karty, żeby wieczorami się zająć. Czosnek. 2 opakowania takich, no nie wiem, takich przekąsek, ale takich bardziej, jakie to są, indyjskie. No i tu jest coś z ziemniaków, a to w ogóle nie mam pojęcia z czego. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest jakiś groszek. No i takie niteczki jakby, nie mam pojęcia co to jest, ale będziemy próbować. To była ta przekąska, o której wam mówiłam, czyli melon loli. Zostało już tylko jedno. Tutaj Adiś sobie wziął sos do Doritosów. Spróbujemy też. Następnie płatki śniadaniowe, takie czekoladowe. Opakowanie Twixów. Szynka polska, bo to jest moja w ogóle ulubiona. Tak, nawet jak jesteśmy w domu, to tą zawsze też kupujemy. Fasola. Coś dla małej, jak wróci, żeby miała nową książeczkę.
Wzięliśmy trzy opakowania tych, to są lejsy jakby polskie, dlatego tu się nazywają Walkers. I wybraliśmy wersję tą, te pieczone w piecu, bo są pyszne, o smaku kwaśnej śmietany i... co to jest? Cebulka jakaś? Szczypiorek. To jest pyszne, to one są pyszne i tutaj to jest taka spora paczka, ale one są w środku podzielone na takie mniejsze, na takich mniejszych sześć opakowań. I wzięliśmy aż trzy paczki, bo była taka promka, że jedno opakowanie chyba złoty 50 czy 70, a jak się kupi trzy, to za trzy. Wszystkie te trzy, także dużo bardziej się opłacało. Do tego jeszcze taka czekolada do picia. I dwa opakowania pączków. Tutaj takie z czekoladą, a drugie opakowanie z dżemem. Sorki, że tak się nie ruszam, jakby ja sama nie chodzę, tylko w miejscu stoję i tylko wam coś pokazuję, ale podpijam telefon, bo po drodze mi padł i tak musiałam sterczeć i tylko wam pokazywać. No ale tak wyglądają nasze zakupy. Okej, szybko powiem wam, bo spróbowaliśmy, to smakuje niemal tak samo jak zwykła cola. Może ma troszeczkę taki inny... aromat gdzieś tam na końcu, mniej ale... Mniej gazu też ma na pewno, nie? Tak. Ale ogólnie nie ma jakiejś ogromnej różnicy. A to jest pyszne, to jest tak dobre. Nie wiem w ogóle, co to jest. Jakieś takie ciasto, nie wiem, pokruszone, cokolwiek, ale... I w tym też jest groszek i orzeszki, ale przepyszny jest ten Bombay Mix. Trochę tak dosyć intensywnie przyprawiony, nie? Tak trochę pikantne, ale naprawdę super. Także jakbyście mieli okazję, to polecam spróbować. No moi drodzy, zrobiliśmy sobie kolację. No to ty doczekasz. Zrobiliśmy tego butter chickena, o którym wam mówiłam, którego pokazywałam. Oczywiście z kurczakiem i do tego ryż. Tam jest Adriana. A dla Marci piciu. Dobra, jedna na spółę. Będziemy mieć na spółę, dobra. No i to będziemy mieć na kolację. Molly tu czeka. Czy coś przypadkiem nie spadnie. I będę się też już z wami żegnać, bo w sumie nic tutaj już u nas ciekawego się nie będzie działo. Jedyne co to będziemy jeszcze oglądać Love Island, tutaj o 21 leci Love Island, ta oczywiście brytyjska wersja, ale już odkąd przyjechaliśmy, to oglądamy i tak się już wkręciłam, że jeszcze nie mogę doczekać, także jestem bardzo ciekawa, co znowu się będzie dzisiaj działo, więc no, to jest jedyna atrakcja, która nas jeszcze dzisiaj tutaj czeka i będziemy szli już później spać, także to tyle, to wszystko, będę kończyć już tego vloga, póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaki, pa!